albo wtedy, gdy myślałeś, że przejmujesz całą stawkę, że na szczęście pozostało zamienić te papiery, uderzając dłonią w dłoń. Poderwałeś się z fotela, telefon odebrałeś, a tam nieznajomy głos mówi ci, że to całe twoje życie warte jest na bazarze tyle, co ze dwie obietnice i kilka niespełnionych marzeń. Albo wtedy, gdy myślałeś, że zbudujesz sobie stryczek i że wreszcie im pokażesz, jak współczułeś i cierpiałeś, jakiś dzieciak kamieniem w ciebie rzucił, a kiedy żeś się obrócił, on zaśpiewał tobie, że to całe twoje życie warte jest na bazarze tyle, co ze dwie obietnice i kilka niespełnionych marzeń. Usiadłeś obok starszego człowieka i zacząłeś mu się żalić, że niczego nie rozumiesz, żebyś chciał ten sens posklejać i na lepsze wszystko zmienić, ale nie wiesz jak, nie umiesz, a on na to ci powiedział, dla zdobycia swego szczęścia. Swego szczęścia nie poświęcaj, bo ty będziesz jak idiota albo ogon, który goni kota. Ty musisz, bądźmy szczerzy, wreszcie zacząć w ludzi wierzyć, zamiast śnić o siódmym niebie. Musisz też uwierzyć w siebie, choćby całe twoje życie warte było na bazarze tyle, co ze dwie obietnice i kilka niespełnionych marzeń, choćby całe twoje życie warte było na bazarze tyle, co ze dwie obietnice i kilka niespełnionych marzeń.
choćby całe. Kilka niespełnionych marzeń.